Musiałbym się zastanowić, ale myślę, że może niewiele jest takich osób. Nie wiem, Donald Trump. Kto by to jeszcze mógł być? To ze sobą właśnie się idzie. Może prezydent Polski Andrzej Duda i papież Franciszek. Chociaż mógłbym wymieniać o wiele większą liczbę ludzi. Chyba nie mam takiej osoby, z którą chciałabym się spotkać i porozmawiać w sumie. Jeżeli to ma być znana, ale chodzi o taką celebrytę, czy znaną nie, dla nas, na przykład naukowo znaną. Bo jeżeli naukowo znaną, to ja bym się chciała spotkać z profesorem Baltosiem. Na kawę, powiedzieć mu, jaki świetny podręcznik napisał. Ewentualnie z profesorem Zabłockim, też fajnie. Natomiast jeżeli chodzi o celebrytów, to już mniej. Ja bardzo lubię Michała Żebrowskiego. Bardzo go lubię, cenię go jako aktora. No i w ogóle, ogólnie on. Uważam, że ma super osobowość. Z Ewą Holokowską byśmy mogli się spotkać. Bo ona przecież ostatnio promuje właśnie zjawisko przeciwko przemocy, antydyskryminacji, współpracuje z prawnikami, więc... O tak, to rzeczywiście. I ona się bardzo przyczyniła do tego właśnie, że kobiety zaczęły zgłaszać się do odpowiednich podmiotów, które walczą z przemocą i dyskryminacją. Ale musi być żyjąca, tak? Nie, obojętnie. Tak, ja bym chyba najbardziej ze Stephenem Hawkingiem. Niestety już właśnie jest to ostatnio będzie rocznica, jak nie żyje, ale to jest dla mnie taki wielki autorytet, że chciałbym cokolwiek od niego usłyszeć. Ze znaną osobą bardzo bym się chciała spotkać z moim idolem, jeśli chodzi o muzykę, z Danielem Spaleniakiem. A jak się tego znasz muzyki? To jest taka trochę muzyka alternatywna. On właśnie nagrywa też dla seriali Netflixa, na przykład dla Ozark czy coś takiego. I właśnie chciałabym się zapytać go, jak on sobie radzi z tą rosnącą popularnością. Bo jest coraz bardziej popularny i przy tym pozostaje cały czas takim spoko człowiekiem, który wychodzi do nas po koncertach, wychodzi z nami na piwo i rozmawia, więc jeszcze raz bym się z nim chętnie spotkała. Martwą czy żywą? Może być martwą? Może być martwą. To bardzo chciałabym w sumie z dwoma osobami się spotkać, ale myślę, że najbardziej z Natalią Tułasiewicz. A czym się zajmuje? Ona z martwą, a czym się zajmowała się. To była taka... przedwojenna, nauczycielka języka polskiego, bardzo duchowa osoba, błogosławiona kościoła katolickiego, która w trakcie II wojny światowej umarła śmiercią męczeńską, ale to, co właśnie w niej jest tak naprawdę najpiękniejsze, to jak ona strasznie kochała życie i je przebóstwiała niesamowicie, miała niesamowity zmysł wyczucia czasu i jak w jej pismach widać, jak dostrzegała, że ten świat się zmienia i nie może zostać takim właśnie przedwojennym, przedsoborowym, takim monumentalnym charakterze. Ciężko powiedzieć. Elon Musk? A dlaczego on? A wydaje mi się taką symboliczną postacią, tak? Mówi się o nim, że skolonizuje Marsa, tak? Dosyć zresztą zamierza zrobić. Tesla, PayPal, wszystkie sprawy, które zrewolucjonizowały nasz świat, więc myślę, że ciekawie byłoby sobie z nim porozmawiać, poznać sposób, w jaki myśli, coś takiego. O, druga osoba to jeszcze będzie, prawda, jeszcze gorzej, w sensie z XIII-XIV wieku, tak? Błogosławiony Henryk Sudzo, mistyk, przedstawiciel mistyki andrańskiej. Ja nie jestem chyba typową osobą do przeprowadzenia tego wywiadu, ale bardzo bym chciała, interesujący człowiek. Słucham właśnie Korteza. Mogłabym się spotkać, porozmawiać. Nie wiem, w sumie chciałam się spotkać może z Leonardo DiCaprio, jak o tym teraz pomyślałam. Bo tak naprawdę oglądałam ostatnio jakoś sprzed 10 lat rozdanie Oscarów i chciałabym się zapytać, jakby jak przebiegała dla niego ta droga po Oscara tak naprawdę, z jaką frustracją to się wiązało. Generalnie o takie aktorskie rzeczy bym go chciała wypytać pod tym względem. Z Andrzejem Dudą spytałbym go, co się dzieje w naszym kraju. Ale może żyć, czy może nie żyć? Może i tak, i tak. W sensie albo to, albo to. W sumie dużo jest takich osób. A czy bariery językowe, w sensie on zna jakiś dziwny język, a ja nie, to... Nie ma problemu, bo jest tłumacz zaraz tam.
To ja poproszę Leonardo da Vinci. A dlaczego akurat on? Dlaczego nie? Jakby grałem w Assassina sporo i jakoś taka najciekawsza postać. Ja bym poprosił ten Banacha w takim razie, bo był przekozakiem po prostu. Stefana Banacha, tak, dokładnie. A dlaczego był? No był genialny z matmy i w ogóle był podobno fajną osobą, chciałbym go poznać po prostu. Taki mój idol trochę i no.